podczas kwietniowej 33. Rady Powiatu Nagrodę Starosty Chrzanowskiego w dziedzinie sportu za osiągnięcia w 2016 roku komisja uhonorowała młodych sportowców Wiktorię Wziober, Mateusza Drobińskiego i Wiktora Starczyńskiego. Ja chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali się, żebym mogła otrzymać tę nagrodę, bo naprawdę w tym momencie niestety w Polsce sport nie jest bardzo dobrze dofinansowany, więc też rodzicom nie jest łatwo oczywiście z wszystkimi zawodami, z ubraniem mnie i w ogóle, więc bardzo dziękuję i postaram się godnie reprezentować Chrzanów. W kategorii trener oraz osiągnięcia w działalności sportowej nagrodę otrzymali Marek Starczyński oraz Janusz Papiernik. Kapituła rozpatrzyła 51 wniosków. 42 dla kandydatów zawodników, 8 dla szkoleniowców oraz 1 dla działacza na polu sportu w powiecie chrzanowskim. W programie sesji znalazły się m.in. sprawozdanie z oceny stanu sanitarnego powiatu, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie w roku 2016.